Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Metronom, automat perkusyjny, podstawy rytmu. No. Metronom, metronom. Co to, jest, co to jest za urządzenie metronom? Na pewno spotkałeś się z, tym, z tą nazwą. Yy, w dobie internetu wszyscy wszystko wiemy yy, i nie ma żadnego problemu. Metronomy są yy, urządzeniami, które po prostu nadają nam rytm. W skrócie, tak można powiedzieć. Ja to nazywam, że metronom to jest taki perkusista 2.0, wersja 2.0, beta tak trochę żartobliwie mówię po prostu to jest urządzenie, które nam wybija rytm i y, częstotliwość wybijania rytmu y, określa się z nazewnictwa amerykańskiego, angielskiego y, BPM, czyli bit per minute, czyli uderzeń na minutę jeżeli my sobie ustawimy metronom 60 BPM, to on po prostu nam będzie uderzał dokładnie 60 ćwierćnut 60 uderzeń na minutę nic tutaj w tym skomplikowanego nie ma, Czy po prostu co sekundę będzie nam uderzał. To musimy pamiętać, czyli tempo 60 czy 60 BPM, to jest uderzanie dokładnie co sekundę. Dźwięk 122 razy na sekundę. Zwykle każdy wie mniej więcej ile to jest sekunda, i to jest taki jakby podstawowy wyznacznik uderzania bitu. Oczywiście nie mówię, że to jest wyznacznik i kanon jakiś taki tworzenia utworów 60 uderzeń na minutę to byłoby bardzo bardzo wolna i spokojna muzyka. Natomiast tak, jeżeli chodzi o same urządzenia, są oczywiście urządzenia elektroniczne typu na przykład Boss stworzył metronom, małe pudełko, małe pudełko, które sobie stawiamy. Na przykład ibanes cyfrowy cyfrowy metronom są stroiki gitarowe, które od razu mają wbudowany metronom. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bo mamy stroik, mamy od razu metronom. Są też urządzenia takie bardzo klasyczne, nakręcany, nakręcany, yy, taka, taka piramidka nakręcana i ona po prostu ma wahadełko. I on po prostu przez jakiś czas tam uderza. Ja osobiście nie lubię tych urządzeń, bo one tylko jakiś czas uderzają, przez jakiś czas. Później musimy znowu nakręcić i one znowu uderzają. Yy, oczywiście Wracamy do, do sedna sprawy. Sedno sprawy to w zasadzie są aplikacje na telefon. Ja używam aplikacji o nazwie Soundbrenner. Nie wiem, akurat ta mi się, ta mi się dość spodobała i jak dla mnie jest bardzo, bardzo atrakcyjna. Bardzo atrakcyjna. Oczywiście metronomów jest mnóstwo, no, byle bo on wbijał, wbijał fajnie, fajnie tempo. No i. Bardzo istotne jest to, jeżeli my używa, uderzamy, włączamy uderzanie 90 uderzeń, to musimy wiedzieć, że metronom pokazuje nam rytm. I zwykle, już nawet z automatu jest ustawiony, że na, na raz jest uderzenie yy, mocniejsze. Chodzi o akcentowanie. Jeżeli prawda, perkusista nabija raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Czyli to yy, pierwsza część taktu, pierwsza ćwierćnuta jest. Yy, jedną z, naj, z najistotniejszych y, najistotniejszych y, ćwiercznut, czterech ćwierćnót pierwsza ćwi, ćwierćnuta jest najmo, naj, najmocniejsza najbardziej y, ukierunkowująca rytm w danym takcie, w danym utworze y, druga jest słabsza trzecia natomiast jest też mocniejsza czwarta jest słabsza i tak się bierze oczywiście podział też jeżeli my sobie już damy ósemki, o tym za chwileczkę powiemy y, czyli tak jak tutaj słychać raz, dwa, trzy 4. Oczywiście możemy sobie zmienić. Możemy zrobić tak, że na przykład na raz jest inne uderzenie i na trzy możemy sobie zaakcentować. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Że po prostu on nam dokładnie akcentuje te uderzenia, które chcemy, żeby nam pokazywał, które chcemy, żeby wyodrębnić. Oczywiście, bawiąc się metronomem, możemy robić mnóstwo rzeczy. Na przykład zrobić tak, że aby w ogóle metronom wydobywał dźwięk, na przykład tak jak tutaj zrobiłem na 1 i na 3. Raz, 3, 4, raz, 3, 4. Raz. Mogę oczywiście zrobić, że na przykład uderza tylko na. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3. 4. Oczywiście, im bardziej jesteśmy zaawansowani w, w muzyce, im bardziej jesteśmy już tacy doświadczeni, możemy wtedy kombinować bardziej z rytmami, czyli na przykład właśnie w którym momencie my potrzebujemy, potrzebujemy zagrać, w którym momencie taktu. I duż, różne kombinacje możemy robić, jednak ja jestem tego zdania, że po prostu ustawię sobie. Ten metronom. Jestem tego zdania, że po prostu najlepsze, najlepsze rozwiązanie jest takie, że po prostu metronom zawsze nam wybija wartości rytmiczne, które potrzebujemy. I najpotrzebniejsze dla nas jest właśnie to raz. Do różnych ćwiczeń, czy to ćwiczeń, yy, czy to ćwiczeń typu pajączek, czy to ćwiczenia różnego innego rodzaju, po prostu raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. W zasadzie yy, można powiedzieć, że trudno, żeby było jakieś rytmy: yy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, żeby perkusista nam jakieś y, kombinacje robił. Wiadomo, to jest im bardziej skomplikowany utwór, im bardziej chcemy jakieś niuanse wyciągnąć z utworów, które tworzymy, tym lepiej. Jednak my tutaj na razie się skupiamy na tym, y, żeby mieć jak najlepszy podkład do ćwiczeń, jak najlepszy taki background do ćwiczeń, który, które tworzymy. Prawda? Jeżeli byśmy od samego początku zaczęli sobie kombinować, y, że. Y, Dobra, to zaznaczam sobie, wyłączam sobie czwartą ćwierć nutę, gram na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To troszeczkę nas, tak troszeczkę nie, nie do końca będzie prowadziło tak jak, tak jak chcemy. Więc ustawiamy metronom cztery czwarte na przykład. Cztery czwarte, trzy czwarte. Tutaj już jak sama nazwa wskazuje cztery czwarte, to znaczy mamy cztery ćwierć nuty, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa... 3, 4, 3, 4, mianowicie tu mamy tak, że mamy y, 3 ćwierć nuty. Raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 2, to znaczy, że mamy 2 w zasadzie jest bardzo podobne do 4 4 Raz, 2, raz, 2, raz, 2. Może być też 5. Raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5. Może być 6, może być siedem ósmych, może być różnych, dużo różnych podziałów, jednak najbardziej charakterystyczne i naj, najczęściej w zasadzie używane to są 3-4, 4 czwarte. Czasem spotykane są też 5 czwartych, 7 ósmych w muzyce klasycznej. Różnie w drzezie też różne są podziały rytmiczne. Jednak mimo wszystko ważne, żebyś wiedział, że 3 czwarte, 4 czwarte są jednymi z najbardziej popularnych metrów. I bardzo i taką wyjątkową cechą szczególną jest właśnie to, że czwarty jest po prostu nieparzysty. Mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Że nawet jak sobie wystukujemy rytm, to on zawsze jest. Jeżeli zaczynamy pierwszą prawą ręką, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To za każdym razem te, ten raz, czyli ten najmocniejsza część taktu, jest na innej ręce. Najpierw jest na prawej. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. I tak samo jest w graniu, że mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zupełnie inny nam rytm nadaje, yy, zupełnie inną dynamikę nam nadaje, jeżeli my gramy trzy yy, czwarte, a co innego cztery, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery czwarte jest bardzo, bardzo takie można powiedzieć, yy, takie symetryczne, bardzo takie trzymające, yy, trzymające mocno ta, te podstawy, yy, podstawy takie. Yy, Rytmu takiego regularnego, prawda? Więc to oczywiście do tych rzeczy jeszcze dojdziemy w różnych ćwiczeniach, które będziemy używali i będziemy się, będziemy się bawić też rytmami, więc to, to spokojnie. Ważne, żebyś po prostu wiedział, że są te, te dwa chociażby podstawy, te dwa podstawy, na których się skupimy, podziały rytmiczne, wartości rytmiczne, o nich sobie też powiemy. Jednak jak już ta sama nazwa wskazuje, ćwierć nuty, czyli po prostu ilość w takcie. Uderzeń, raz, dwa, trzy, cztery. Tak to jest podział, podział który nam wystukiwał przed chwilometrą. Jak było raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To te cztery uderzenia zawierają się w takcie, w kres, między kreskami taktowymi. To jest jakby taka podstawowa jednostka y, czasowo-rytmiczna, której y, używamy w, w muzyce. Chyba, że to jest trzy czwarte. Tak samo to wygląda, tylko wtedy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Też się trzymamy w tym podziale. Między kreskami taktowymi. Oczywiście mamy więcej dźwięków, może być na przykład, mamy metrum cztery czwarte ale mamy w tym osiem uderzeń, czyli mamy raz i, 2 i, 3 i, 4 i, raz to jest ten część świeżnuta, 2, 3, 4, a to i to są już y, części ósme taktu. O tym na pewno będziemy sobie jeszcze mówili, ale musisz mieć tego świadomość. Automaty perkusyjne Automaty perkusyjne to są takie urządzenia W zasadzie bardzo już coraz częściej spotykane I w zasadzie W większości różnych wzmacniaczy Takich, takich wzmacniaczy combo Typu naszpikowane różne Efekty strojenia, ustawienia i tak dalej Albo też urządzenia Na, na, na smartfona Lub też nie, takie samodzielne Urządzenia w kostce Które możemy sobie używać I wbijają nam Wbijają nam rytm To jest No też taki zastępczy perkusista W zasadzie mm, Trudno powiedzieć, które, które jest lepsze Jeśli chodzi o trzymanie rytmu I usłuchanie dokładnie Części taktów, które mamy wystukiwane, to lepszy jest metronom, bo nam dokładnie pokazuje raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz głośniej, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Perkusja, natomiast w zależności oczywiście od, od bitu, który włączymy, perkusja y, pokazuje nam już te części, y, y, te, te nuty, które są na przykład na i, czyli tutaj widzisz, mówiliśmy sobie o, y, o ćwierćnutach, czyli jeżeli sobie podzieliliśmy na 4 uderzenia, 1, 2, 3, 4. Podzieliśmy je na 8, czyli w zasadzie raz i, 2 i, 3 i, 4 i, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Specjalnie się używa i w głowie też sobie graj podczas ćwiczeń, mów sobie raz i. To jest po prostu ułatwienie w myśleniu, w uświadamianiu sobie, jakie to jest dźwięk, bo żebyśmy liczyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Ciężko wymówić, ciężko, nawet w myślach sobie 6 to są takie już szumiące, to same zgłoski nie sposób liczy się raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i czy sobie podzielimy też na przykład na 16, czy mamy raz i i i dwa i i i trzy i i i cztery i i i prawda? Raz i i i wtedy mamy cztery, yy, cztery części, albo inny podział jest taki, że mamy jeżeli mamy 16, to mamy raz dwa trzy cztery dwa dwa trzy cztery trzy 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. To nam wtedy jeszcze bardziej pokazuje, w której części taktu jesteśmy dokładnie. Co prawda, jeżeli mamy raz i i, i no to wiemy, że jesteśmy w tej pierwszej części, w tej pierwszej czwórce z 16. 3 i i i to jesteśmy w trzeciej, yy, w trzeciej czwórce z 16, prawda? Więc tutaj też trzeba mieć świadomość, żeby yy, w głowie sobie yy, ustawić, żeby ten rytm na przykład 4, 4 był, można powiedzieć, tak wryty w pamięć. Że nie chodzi o to, żeby y, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, żeby on po prostu ty, 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 ty. Żebyśmy po prostu mieli to bardzo zakodowane w głowie, czy metrum trzy czwarte, czy pięć czwartych, czy sześć ósmych, czy siedem ósmych, bo to jest trzymanie się rytmu, to jest jedna z najbardziej... Y, zupełnie podstawowych, najbardziej takich najniżej położonych, że tak powiem, w całej piramidzie y, nauki y, grze, na jakimkolwiek instrumencie y, najniżej położony, że tak powiem, y, umiejętność, najniżej położona, najbardziej podstawowa, najbardziej taka integralna, która nas trzyma, że tak można powiedzieć, za gębę podczas grania, bo jeżeli my się z perkusistą rozchodzimy, jeżeli perkusista gra na raz, dwa, trzy, cztery i my mamy z nim zagrać też na raz, dwa, trzy, cztery, a zagramy na raz i. Perkusista raz, a my i no to nie gramy reget, tylko się umawiamy, że mamy grać na, na raz, czyli musimy się trzymać razem z nim. Więc jeżeli będziemy mówili o różnych y, ćwiczeniach, y, to bardzo ważne jest, żeby do prawie wszystkich ćwiczeń, żebyś, uży, żebyś używał metronomu czy tego automatu perkusyjnego, o którym mówiłem, y, Mówiłem o tym, że w zależności, właśnie jaki jest bit, takie mamy różne podkreślone y, części taktu, prawda? Bo fajnie jest na przykład proste. Raz, dwa, trzy, cztery. High hat, werbel, stopa, prawda? To są bardzo proste. Dokładnie wiem, że, że high hat nam wystukuje Raz, dwa, trzy, cztery. Ty, ty, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nam. Poszczególny element, poszczególny instrument perkusyjny, czy to highhead, werbel, czy stopa, pokazuje nam, prowadzi nas i uwydatnia poszczególną część taktu. prawda? Czy to hi-hat na raz, werbel na dwa, hi-hat na trzy, werbel na cztery. Musimy mieć świadomość tego, właśnie, w którą część taktu dany też instrument perkusyjny. Nam zajmuje, czy to na rajdzie, jeszcze co dodatkowo jakieś szesnastki zagrane, prawda? Więc tutaj trzeba mieć świadomość, że im bardziej skomplikowany rytm yy, perkusyjny, tym trzeba mieć większą podzielność uwagi, bo tam się więcej dzieje na perkusji. Metronom z kolei nas po prostu trzyma, prowadzi bardzo prosto: raz, dwa, trzy, cztery, koniec i pozamiatane. Yy, no i wychodząc z tego założenia, że jeżeli już mamy podział taktowy do czterech. W obrębie tego podziału taktowego, czy y, jednego taktu, czy dwóch taktów, czy trzech taktów, czy czterech taktów, my y, tworzymy te rytmy perkusyjne, prawda? Y, rytmy perkusyjne, rytmy, można powiedzieć, perkusyjne, które przenosimy na gitarę, które y, adaptujemy na gitarę, prawda? Bo jeżeli mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, te uderzenia, które tu ja, ja y, y, stukałem na kolanach, przenosimy na jakieś dźwięki na, na gitarze. Więc jakby tu też musisz mieć świadomość tego, że y, rytmy nie tyle biorą się ze skali, po której się poruszamy, pentatonika, molowa, durowa, lokrycka, nie wiadomo jaka, y, one nam ubarwiają rytm. Ale rytm to jest po prostu cisza i uderzenie. prawda Słychać tutaj y, rytm, słuchać ciszę, słuchać zostawiony czas na dotarcie dźwięku, do, na odstępy pomiędzy, po, pomiędzy poszczególnymi nutami, poszczególnymi uderzeniami Więc tutaj właśnie trzeba mieć świadomość, że rytmy biorą się najpierw, y, przede wszystkim powinny się brać z głowy Powinny się brać z tego, że my wiemy jaki mamy podział i w tym podziale się mieścimy Czy to są dwa takty, czy to jest jeden takt w nim musimy się zawsze bezwzględnie zmieścić, bo jeżeli my y, zagramy jeden motyw y, raz, dwa, trzy, cztery, a za, drugi motyw zagramy, że on będzie nam zajmował cztery, powiedzmy i jeszcze znowu raz, to my zagraliśmy pięć czwartych w zasadzie, czyli raz, cztery, czwarte, później pięć czwartych. Ale jeżeli my mamy ten sam motyw gramy i on jest raz krótszy, raz dłuższy, to coś tutaj jest nie tak i trzeba nad tym będzie y, popracować. Więc taką świadomością y, zapraszam Cię do następnej lekcji. Do zobaczenia.